Magda Żakowska, dzień dobry. Na wschodzie oraz w centrum Europy mamy pogodne wyże. Niebawem wyż umocni się też nad Skandynawią. Na pozostałym obszarze cały czas przeważają niże z frontami. Taki rozkład ciśnienia sprawi, że do Polski popłynie teraz chłodne powietrze. Pod koniec dnia oraz na początku nocy przeważać będzie zachmurzenie małe, nawet bezchmurna pogoda. Jedynie na północy oraz na południowym wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane. W drugiej części nocy w całym kraju zaczną tworzyć się bardzo gęste mgły i silne zamglenia. Tam, gdzie poranek będzie mglisty, zaobserwujemy też wzrost zachmurzenia. Nad ranem na termometrach od 2 stopni nad morzem do minus 4 na krańcach wschodnich oraz na południu. Jutro, gdy zanikną mgły, dużo słońca, po południu wzrost zachmurzenia, najdłużej ta słoneczna pogoda utrzyma się na południu i na zachodzie. Rześko pomimo słońca chłodno, od 3 stopni w Lublinie do 7 w Szczecinie. Wiatr zmieni kierunek na północno-wschodni, wiać będzie słabo i umiarkowanie. W regionie w tych najbliższych godzinach zachmurzenie umiarkowane, miejscami małe. W nocy pogodnie, ale kierowcy uważajcie, znów utworzą się mgły i silne zamglenia. O poranku chłodno, temperatura spadać może do minus 1 stopnia, miejscami może być zimniej. Jeszcze w nocy wiać będzie ze wschodu słabo i umiarkowanie. Jutro po mglistym, przejściowo pochmurnym poranku, przed południem zachmurzenie małe lub bezchmurne niebo. Po południu wzrost zachmurzenia, ale bez opadów. Na termometrach jutro maksymalnie 5 stopni. Wiać zacznie z północnego wschodu słabo i umiarkowanie. Ciśnienie jest wysokie, ale teraz zaobserwujemy spadek ciśnienia. Jutro będzie 1029 hektopaskali. W niedzielę od rana chmury, ale bez opadów. Od minus 1 stopnia nad ranem do 5 w niedzielne popołudnie. W poniedziałek od rana pochmurna pogoda. Opady śniegu mogą wystąpić na wschodzie i na południu województwa. Nad ranem powyżej zera, ale w ciągu dnia tylko od 3 do 5 stopni. We wtorek w całym regionie zimowa sceneria. Opady śniegu, a na termometrach niewiele, bo maksymalnie będzie około 1 lub 2 stopni. A zatem przed nami typowe przedzimie. Do zobaczenia.